Słuchaj, kanał się nazywa tak, pa. Kanał się nazywa, tylko ekran mi daj. Instytut Badań Zachowań Brusowych. I zobacz tą miniaturę tu w kanale tym. Widzisz to czy nie? Zwróć oczy, że tu je, no. Że jakaś dieta, nieważne, analiza. Psychoanaliza w dupę. O, tu jest ta miniatura duża. O, zmruż oczy. Psychoanaliza tego. Streamera. Dobra, obejrzyj sobie kawałek tego filmu. Kawałeczek, no. Oleg Kardaś, ustalanie diety z trenerem. Zaciekawił mnie ten tytuł. Jest, no, taki, że aż chce się zerknąć, co tu się w dupę wydarzy. Powiedziałem mojej mamie, że jestem gejem. Nie jestem gejem, Ignajcik. Czy boli cię, że ostatni raz wygryzł cię z YouTube'a? Nie. Co? Czekaj, tu jest coś innego napisane. Nie wiem, o co tu chodzi. Chłop robi mi zasięgi i nie muszę nic za to płacić. Ale ostatni raz to jest. Czekaj. Nie, bo my teraz inny kanał oglądamy, ale jest ten kanał. Co robisz szoty z Randobrusem? Dobrze montuje, fajne. To ta, to oglądaliśmy tam Elden Ringa i tak dalej. Mam pliki papierów, że. Tak, no. Robi zasięgi na wyśmiewaniu ciebie, on? I wkładać w to pracy, tak jakby mi to Normalne szoty pasuje. robi jego. Cukier i kofeina jest mocno uzależniająca, nie? Chuja prawda, że ta kofeina Chyba ta. jakakolwiek. Nie jestem w stanie bez kawy, tak by bez kawy raczej funkcjonować jeszcze raz, chyba. No, To ta jesteś kofeina jest większa uzale... niż... No to jesteś uzależniony Witam, Machoń. też od kofeiny. Jest to totalnie nie pić, No tak jakby w to, no ogóle. dobra, ale tak po prostu Ja przestań piję kolkę zażywać dla smaku kofeiny. typowego, to jest relaks. No, no No to właśnie, no. przez pół roku nie piłem kofeiny. Przez No. pół roku odstawiłem kofeinę z bomby, z Pedasiaśki. Którego z Kolma? No dobra, no to po co znowu do niej wróciłeś? Bo mnie pobudza. No, ja No. też się fajnie czuję, jak sobie wezmę puszka, zapalę albo się napiję coli, bo pobudza mnie. Ale jakby kawa sama w sobie nie jest zła, kumasz, czacze. No nie. A co, kotynek. Okej, rozumiem, że jak pijesz kolę O zero, co to twój teraz? organizm jest przeszczęśliwy. Nie, ja piję kolę zero, Nie jak smak, uważasz, i że piję to... kolę zero, bo mi smakuje. Ale nie uważasz, że to też jest trochę wymówka twoja? Jak wymówka? Do czego? Ale No, sila. kola jest po prostu... Czemu osiadam? Po prostu niezdrowa do overall do picia. Kurwa, no pijesz, nie wiem. Zjadłbyś sobie mortadelkę? O chłopie, ale se nakupię mortadelki po streamie, zrobię hamburgery. Nie no, no Jezu, no... Nie jestem Uwaga, dietetykiem. czytam skład. Woda, dwutlenek węgla, barwnik E150, Ale fontan, fajny cyklano aspartam. miniany. Lecz Naturalo. swój Kurde, organizm jak się cieszy na skrzeczy. cytrynian sodu. Nie wiem, dla mnie to jest tak samo wymówka jak moja. Nie pijesz zdrowo. Jeśli ktoś chce powiedzieć, że pije zdrowo, to pije tylko wodę, a nie kolę zero. Powiedz mi, dlaczego Cola Zero jest turbo niezdrowa. Ty, ale lepszy wybór Cola Zero czy zwykła widzowie? Bo chyba lepiej Zero, nie? Bo cukru nie ma. Tak myślę, ale czy to jest zdrowe? Chyba nadal jest to niezdrowe, ale i tak lepszy, mniejsze zło, jakby to powiedział Wiedźmin. Nie, on by w ogóle nie pił. Luistin. Myślę, że jedynym zdrowym napojem dla organizmu człowieka jest woda. Możemy to sprawdzić, No nie wiem, zawsze jak ale... jest stary, mówisz, że nigdy nie potrafię gry skarować. Jak mam skarać, jak Wydaje mi przegra... się... Ja mam pytanko. Kiedyś powiedziałeś, no a co może Tak, kiedyś ty byś mroczek. skarował gierkę? Miałem 10-3 rynek tonem, nie? Rel. Skarować gierkę i ciebie, jak ty masz tą gorszą, bo ja też mam gorsze gry, tak? Za Ale pieniądze. kądziu, to jest Nie robiłem, nie analiza. robiłem. Ej, co jest? Już po gadaniu o coli? Aha, czyli się dowiedzieliśmy nic. Tego, nie robią tego celowo, nie robią tego celowo, ekstra. Aha, dowiedzieliśmy się, że Random Bruce nie będzie pił coli zero, bo to dla niego jest jeden do jednego ze zwykłą Coca-Colą. Mi się wykłócało to, tak? Okej. Aha. Bo dyskutujesz z czatem, bo ty nie potrafisz, no. Bo mówisz mi tak. Ja się pytam dlaczego, ty nie jesteś w stanie mi Ale odpowiedzieć ja na ci to. odpowiedziałem. Kola po prostu nie daje ci żadnych Dobrze, składników Skolma, odżywczych. oddaję no. Ty, no ja mogę... Czekaj, a woda jakie daje składniki odżywcze? Zwykła, taka źródlana. Tego się nie pije dla składników odżywczych przecież. O czym on teraz gada? Jedzenie się je dla skład... O czym on w dupę mówi? No nawadnia.
są te wody mineralne i dają jakieś gówna, ale to nie jest z tego. Kamień z kranu. Ty, a jakbyś zjadło kamień z czajnika, to ile się pożyje jeszcze? Ja zadzwonię do trenera mojego. Albo do Tomasza Strojnego. Halo, halo, co tam? Siema Tomek, jesteś na streamie. Kto to? Ej, random Bruce ma aha, bo jest opis ustalany z trenerem. Co jest? Dasz radę być na Discord, czy przez Facebooka będziemy gadać? Halo, słuchasz mnie? No, ty tu trener jego taki dopieprzony? Słuchaj, jest. Może Remek nie kupię. Cześć, dobra, ogólnie jest... Dobra. Long story short. Generalnie temat picia napojów i generalnie tego, że Bruce spożywa napoje z cukrem, głównie tylko i wyłącznie, bo coś... I zeszło temat na tego, że powiedziałem zdanie, że cola zero tak, praktycznie jak... Ej, widzowie! Działa wam normalnie live? Bo ustawiłem dwa razy taki bitrate jak był wczoraj. 12 tysięcy jest. Więc w teorii... Tak dla testa. Więc w teorii, jak będzie na przykład się dużo działo na ekranie, to nie powinno tak kropkować ekranu i tak dalej, nie? Witam, Łukaszu. Zobaczymy, jak to będzie. No. Ale ustawię wyższy bitrate, tylko tak stopniowo, bo testuję. Dzięki Knebi i dzięki Krzychu za 18-19 lat. Dzięki. Woda. Od razu? Pewnie. Głównie chodzi o to tak, no wiadomo, że lepiej pić. Dzięki Dawid za 5 lat, siema. Chłop, który pali jednorazówki jakieś gówno, wie po co kłóci się o to, że ktoś się zdrowo pije i że woda, nie wiem. Napój zero niż pić zwyczajną kolę, no bo nie zawiera cukru, nie nabijasz dodatkowych kalorii, no to wiadomo, jednak ta waga ci nie będzie wzrastała, nie? Czyli już random Bruce obalony. Jak się wypije napoju z aspartamem, to jest luzik. Dziennie pił 2 litry coli zero, no to nie jest w jakiś sposób dla mnie szkodliwe? 2 litry to jest cały... Czemu random Bruce zastanawia się, czy jakby pił 2 litry coli zero, to byłoby szkodliwe, jednocześnie pijąc 2 litry coli dziennie zwykłej? I uznaje, że to jest jej szkodliwe. Co jest w dupę? Czemu on się nad takimi... Przecież on już i tak się truje. Nie wiem. Dziwne to jest. On naprawdę myśli, że pije 2 litry coli dziennie, to jest dobrze. To teraz już, no jakby to, nie wiem, jakby nie byłoby jakoś ten super, ale no lepiej, bo chociaż cukru by nie było. To plus. Całkiem sporo. Co to jest? 80 gigy. Ale jeżeli ja bym miał wybrać pomiędzy zwykłą kolą, a na przykład kolą zero, to ja bym wolał sobie wypić kolę zero. Dobra, no to wyjaśnione wszystko. Myślę, temat można zamknąć. Ja sobie chodzę na siłownię. Raz w tygodniu i stwierdziłem, że chcę schudnąć, nie? O, to będzie mocne. I powiem tak, sobie jadłem, zamawiałem 2 obiady dziennie i jadłem. Teraz zamawiam tylko jeden posiłek i mocno sobie ograniczyłem kalorie. I schudłem już tak 3-4 kilo. Co sądzę o tym, że tak ograniczyłeś jedzenie? Kurde, Bruce, ja ci powiem, to jest zbyt ogólne pytanie. Ty mówisz, że jesz 2 obiady, no ale wiesz, to jest takie gdybanie. Zacząłem nie jeść. Kurde, co on tak się wydarł? Zjem sobie jednego paluszka, zjem sobie, nie wiem, wypiję sobie łyk soku i tak dalej. Można schudnąć i schudnąć. Ty powinieneś tak schudnąć, żeby tracić stopniowo, powoli na wadze. Bo ty możesz schudnąć, załóżmy, 3 kg czy 4, przy czym na przykład stracisz mało tkanki tłuszczowej, ale też dużo masy mięśniowej możesz stracić, bo zbyt, załóżmy, gwałtownie chudłeś. Ile ma masy mięśniowej random Bruce? Będziesz się gorzej czuł, kortyzol ci wzrośnie, czyli stres. Więc ja nie jestem w stanie... Ty on jarbę ma, no. I tak, i ten. W podstawie tego, że ty mi tak powiesz, bo ja nie znam twojej diety. Sobie zamawiam na pyszne.pl hamburgery, pizzę, makarony, 2500-3000 kalorii dziennie, a teraz dalej pizzę, makarony, ale jem 1500 kalorii. Czyli zamiast jeść 6 Big Maców, jem tylko 4. I te małe zmiany sprawiają, że twoja waga powolutku rośnie w dół, tylko pamiętaj o tym, że my na rynku... Dobra, zmień nazwę motki z 80 na 100 kg. Bo raczej jest bliżej prawdy. Białka, żebyś mniej tracił tej masy mięśniowej. A to co jem ma okej białko? Chodzi o to, żebyś nie jadł za zbyt mało białka. Jeżeli jesz przetworzone rzeczy,
to możesz mieć go mało, więc warto wtedy uzupełnić białko chociaż jakąś odżywką, tak, czy albo czymś, jeżeli... Nie mam diety, zamawiam makarony. Niestety, mało białka w diecie, bo w tych posiłkach na pewno nie ma wystarczającej ilości białka. Zdróweczko i pozdrawiam was. Dzięki. Dzięki za czas. Super. Czyli super. Random Bruce w skrócie dalej będzie pił 2 litry coli dziennie i nic się nie zmieni, rel? Tak, Bruce, w skrócie co chciał ci przekazać, mistrz kalinistyki. Że powinieneś normalnie jeść, zrezygnować z napojów słodkich i do tego ćwiczyć. Halo, cześć. Siawio! Ja pierdolę. Jak ja mam to zrobić? Jak mam nie pić słodzonych napoi? Więc możesz robić tak, jak normalnie. Ty chcesz. Jeżeli ty jesteś zadowolony z efektu, to spoko. Tylko się kurwa nie okłamuj, że zbudowałeś na tej diecie kurwa i na tym pseudo ćwiczeniu twoim 3 kg kurwa mięśni! Robił to mój trener. A, że twój trener to robił. Okej, czy a to ostatnio było? 2 litry coli ma 200 gram cukru? Naprawdę? Coca, Coca-Cola. Jak to napisać? Wartości. 100 ml ma... Ty, rzeczywiście. 100 ml coli ma 10,5 grama cukru. Ja pierdziele. Dużo w dupę. Myślałem, że mniej. Jezus, 200 gram cukru dziennie. A to jest tylko napój. Przecież poza tym jeszcze coś je Random Bruce. To co on, pół paczki cukru wpieprza dziennie? Tak na oko? Było z trenerem, tak? I Random Bruce kłóci się o jakieś wartości odżywcze, jednocześnie wpieprzając pół paczki cukru dziennie. Jakie są wartości odżywcze w cukrze w dupę? Żadne, no to jest cukier. Jezus Maria, co się dzieje? To już jakiś czas temu. I jeszcze się wykłóca, że najlepiej pić wodę. Ej, Random Bruce jest taki typowy stary. Siedzi stary napieprzony na Wigilii i ci mówi tak. Słuchaj, załóż biznes, zostań milionerem. Nie będziesz miał problemów. Ale sam dalej będzie pił wódkę. Ja pierdzielę. Ja dzięki za wsparcie. Mam chyba... Realnie... Hejka, Ola. Ale on ci powiedział... No nie, zobacz, mam storkę. Chwila. Tu jest moje story, wrzuciłem stanity. Zobacz na moim live'ie. Tutaj, no. Tutaj jest... To są moje statystyki, jak byłem pierwszy... Fat 24,5%, fat mas 20 kilo. Ej, 25% czy 30% teraz? Raz na siłę. Tutaj. No. 24,5. Ej, to jest dużo czy mało? Ktoś się na tym zdara, czacie? Czy 25% tłuszczu, czy tam 24% to jest dużo? No 82 kilo jest, waga, no. 1,79 m. No. Dużo? Okej. Tutaj jest... To... A mięśnie? 60 kilo. Co? To są moje statystyki, jak byłem pierwszy raz... Ej, on powinien jeść według tego 1854 kalorie, żeby co? Żeby w miejscu waga stała? Czy żeby chudł? Bo nie rozumiem tego zapisu. Ktoś się na tym zda? Aha, żeby chudnąć, okej. Okay. Na siłowni. Masz, tu jest moja masa, zobacz, nawet nie oszukałem kurwa wzroście, 1,79 m. Może w Amazonie, a może go źle zrozumiałem. Próbuję do niego zadzwonić. Za chwilę trener dołączy na Discorda, napisał mi na Instagramie. Jak mi się zachce i wpierdałem codziennie 5 Big Maców. Jem o 1000 kalorii więcej niż mój organizm potrzebuje i powoli tyję. No dobra, to będę jadł 3 Big Maki kurwa dziennie. Zamiast 5. Wow, chudy. Pamiętam jeszcze Bruce, jak miał po 300 widzów na live. A to kiedy było? Ja nie pamiętam. Bruce to streamuje dłużej niż Twitch istnieje, nie? Je mniej kalorii. Ale też, Bruce, najlepiej wyśrodkować wszystko. Jestem zdaniem wyśrodkować, bo ty aktualnie poszedłeś w drugą stronę. Pierdasz najgorsze gówno, tylko jak się da. Nie, no też staram się, na przykład ostatnio często jem z chińskiego cesarza. No, to jest smażone na tłuszczu rzeczy. Słuchasz, to tostem. Zamienił McDonalda na Chinola. Myślisz, że jest zdrowo? Co jest w dupę?
Nie wiem. Kurwa? No i co? Nie szukamy się, że to jest zdrowe, nie? Ja nigdy nie powiedziałem, że ani odżywiam się zdrowo, ani piję zdrowo. Po prostu to... Wyłącz jego. Miki. Oglądamy dalej. Ograniczyłem. Nie mówię w kontekście tego, tylko ty powiedziałeś, że nie trzeba jeść jak królik. No to ja powiedziałem tak by... No sorry, wyszedłem z Discorda, że też nie musisz jeść jak ostatni idiota, no. O, Olek? Dobra, wbił trener. Trochę defrot, coś takiego, no. To nie ja! Podobny, ale to nie ja! Dobra, jakbym miał trochę więcej odwagi, to bym zrobił cosplay. Ale wydaje mi się, że nie. Teraz jeszcze jestem zarośnięty trochę. Czekam na One Blade'a. 80 kg? Ale jakby schudł 4 kilo z 80 na 76, byłoby to od razu widać, jak myślicie? A. Nie dałeś linka, Hector. Witam. Tanie. No to ja, to ja, nie? Dobra, jak przyjdzie trener na Discorda, dasz radę ty zapytać, zadać mu mądrze te pytania? No potrafię mówić. Nie, na kamerce? Siema, jesteś? Słuchajcie? Tak. O, było słychać. Trener? Słucham, jak wyjaśniasz temat coli. No już poprosiłem mojego znajomego Tomczewskiego, który wyjaśnił już temat coli na streamie. Kolejny teraz tak, trener. Jest debata. Rozmawiałem na przykład na streamie o kilku rzeczach. Pierwszy temat to jest zestawienie tej tanity, które robiliśmy. Ogólnie dużo ludzi nie wierzy, że ja jestem na przykład w stanie tracić 2 kilo tłuszczu, a 3 kilo masy mięśniowej. Drugi temat jest taki, że ostatnio ty wiesz, że nie mam diety. Ej, mamon! Sobie jedzenie na Soba, mamon na czacie. Ostatnio zacząłem tego jedzenia jeść po prostu mniej, ale cały czas jem to samo i zacząłem chudnąć i kilogram tygodniowo. I powiedz mi, co myślisz o tej tanicie? Czy ja mogłem rzeczywiście o tyle czym? Przybrać, czy ja mam ciała... Jakiej tanicie? Bo nie rozumiem, o czym już zgubiłem się. Co on gada? Lefa... No nie wiem, nie umiem zadać pytań. Wy pytacie co do tych różnic, bo tam było w jednym przedziale... A, ta maszyna do pomiaru, okej. Okay. Ukrainka jakaś? Aha. Także nagle przybyło dość sporo masy mięśniowej, z drugiej strony też tkanka tłuszczowa zeszła nam z organizmu. Tak. Tam mamy jakieś odchylenia, no bo to nie jest w 100% miarodajna rzecz. Jakbyście chcieli wiedzieć, to pan Alex, no atletą nie jest. Witam, Heron. Trochę została mu stwierdzona niedowód lewej nogi ze względu na... wytrwało ilość masy mięśniowej. Jeżeli mamy osobę, która ma jakiś problem, na przykład związany z ruchomością, nie wiem, jednej nogi, drugiej, no to kiedy taka osoba nagle przychodzi na bycie osobą aktywną, to jest taki skrajny przypadek, bo ty praktycznie nic nie robiłeś wcześniej. No nie. Ale ze względu na to, że po prostu te treningi były, starałem się, żeby były dość ciężkie dla ciebie, przełożyło właśnie to na ten przyrost, tylko że dobra, to był przyrost masy mięśniowej jednorazowy. Bo ty tak szybko już, jak ma być 4, to ty tak szybko już, no nie będzie szans, żeby tej masy mięśniowej ci przybyło, bo po prostu organizm musi wejść na cykl, do fazy, nie? Czyli do takiej równowagi. Ja, że ty plan streama, Zara, gry małżeńskie i nioch. Zmagałeś się z tą cały wodą. Dzień i noc. I było tam po prostu tego za mało, no to jak dałeś bodziec. Ty, ale tak szczerze, jest ktoś, kto się zna na tym? Da się to jeszcze odwrócić uran do brusa, czy da się jedynie być takim niepełnosprawnym, ale w miarę sprawnym? Ja rozumiesz, co mam na myśli, nie? Słuchajcie, widzowie, straciłem 2 kilo tłuszczu nie? I z 2 kilo masy da radę, mi przybyło i się ludzie śmieją, że no ja chyba jestem jakimś Achillesem i jest to niemożliwe. No, jest możliwe. Tu problem był taki ze względu na to, że Bruce był dosłownie prawie osobą niepełnosprawną, że tak powiem. Aha, że on powiedział, że przybyło w jakimś krótkim czasie 2 kilo więksi, ale chodzi o to, że prawie że z zera 2 kilo to jest możliwe, ale jakby miał już jakieś, to byłoby niemożliwe, tak? Chyba temu trenerowi o to chodzi. Powiem. Ja się śmiałem. Że wystarczyło, że cegły ze starym ponosił 2 dni na budowie i mu przybyło dużo mięśni. Ale jakby normalny człowiek ze starym ponosił cegły, to by nie było różnicy widać, bo random Bruce w ogóle mięśni nie ma, coś takiego. Do ciebie, że parę miesięcy jeszcze byś posiedział na dupie i byś musiał na rehabilitację do fizjoterapeuty chodzić, a nie na siłownię. I to jest też taka różnica, że ty jakby w pełni zdrów fizycznie w cudzysłowie,
to nie byłeś. Porównując właśnie do takiej osoby bardzo początkującej, wy przychodzicie na tą siłownię i co? Po pierwszym miesiącu, po pierwszych dwóch, trzech widzicie ogromne rezultaty. No dobra, ale później ściana. Dlatego, że robi się taka ściana ze względu na to, że... Dzięki Bumbelson za 35 lat. Witam, witam. Siemano. Nasz organizm dziękuję nie dąży bardzo do tego, żeby miał jak najwięcej tej masy mięśniowej, bo żebyś przebrał tej masy mięśniowej, no to musi się zdarzyć jakiś taki w cudzysłowie stres dla naszego organizmu, który będzie prowadził do tego, że nasz organizm poczuje się, jakby był w stanie krytycznym, jakby walczył o życie i śmierć, to ty po prostu robisz siady, no ale nasz organizm nie wie, co ty robisz. To ja, powiedzmy, no będę starał się być szczery. Miesiąc temu wstaję sobie 8, o 10 zamawiam sobie jedzenie i wieczorem sobie znowu zamawiałem, nie? Dwa razy maka nawet potrafiłem zamówić w dzień. I teraz, jak stwierdziłem, że chcę schudnąć, to zamawiam tylko jeden posiłek dziennie. Jak jeszcze będę trochę głodny, to sobie wezmę witam, jednego paluszka zjem. Co ty o tym myślisz? Co myślisz o moim sposobie chudnięcia? Czy może mi jakoś zaszkodzić? Czy może być dla mnie niezdrowy? Znaczy ciężko stwierdzić. Ej, Random Bruce to jest człowiek, który w słowniku słomiany zapał powinno być napisane Random Bruce. Bo to jest typ, który od zera do setki i potem od setki do zera momentalnie, że wiesz... 2 litry coli i tylko McDonald's i nagle się przerzuca na wpieprzanie jakichś dzikich traw, picie tylko wody z lodowca i tak dalej i po tygodniu wraca do McDonald'a, Coca-Coli w dupę i zero kroków dziennie. To nie, chyba nie o to chodzi. Czemu on ciągle się pyta, czy coś jest dla niego zdrowe? Wszystko jest dla niego zdrowsze niż to, co on ma. Po co on się o to pyta? Wszystko dosłownie będzie dla niego zdrowsze niż to... Co robi teraz? On się tak martwi. A będzie dla mnie zdrowe, jak będę nie zjadał sezamu z bułki z McDonalda, z Big Maca. Ja pierdzielę, wszystko będzie lepsze. Nieważne, co by robił tak naprawdę. No chyba, żeby zamiast dwóch Mac zestawów zjadał trzy, ale to już wtedy chyba przesada. To chyba sam wiesz, że to nie będzie najlepsze. Ale wydaje mi się po tym, co mówisz, no to nie jest jakby jakieś drastyczne obcinanie kalorii też ze względu na to, że można sobie tam on się tak boi, że wiesz, że zacznie jeść coś innego i umrze, bo będzie taki przeskok na niezdrowsze jeszcze bardziej. Jak wyjmie dwa plasterki Cornichena, to będzie zdrowiej, no coś takiego, nie? No nie wiem, Oli, nie wiem, ale fajnie się analizuje szoty z Random Bruce'em, także oglądajmy dalej. O, jemy mało, ale no, tak dałeś ten przykład, jakiś tam smażony witam, ryb, Kamil. Nie? Po prostu zmniejszyłeś podaż kalorii w ciągu... Co jest? Coś mi się słuchawki pierwsze. W ciągu dnia, tak, ale zmniejszyłem no, kalorie, ale cicho! Dalej wpierdalam gówno. Jedzenie z pizzy, chciałeś powiedzieć, zapytać pewnie. Dzięki. Tequila, dziękuję bardzo. Tequila podkreślenie snack dał na Golibordę 25 zł. Siema dziadek. Chciałem dziś kupić swoją ulubioną czekoladę, ale nie było. Okay. Pani dała mi zza witryny, stara, ale liczy się gest niedopierdolenia. Jezus Maria. Ale ty rozumiesz, że pani kiedyś mi dała paczkę chipsów, ale one były dobre, tylko wyblakło trochę opakowanie, bo na nie deszcz padał, bo było krzywa szyba. Krzywa szyba była na witrynie, no. To był taki stary sklep PRL-owski, no. Liczy się gest, no pani była miła. Dobra, tyle w temacie. Pieprz się. Dziękuję bardzo za donejcika tequila, dziękuję ci bardzo. Nie, czy jedzenie tego syfu, w cudzysłowie oczywiście. Nie pamiętam jest, czy jest okej, okay, czy jest złe, tak? No to też się zapytać. No codziennie, no powiedzmy jem codziennie 5 Big Maców. Kurde, cały czas tyję. No to chuj. Czekaj, będę... się oplułem. Słuchaj, no jem codziennie 5 Big Maców i tyję, już ważyłem 87 kilo i kurde chcę schudnąć, dobra, będę trochę głodny i będę jadł tylko 3 Big Maci dziennie. No i lepiej tego nie nazwę. Pytanie, bo okej, okay, no będziesz jadł 3 Big Maci i co? I czy to jest okej okay sposób na... Będę trochę głodny, będę jadł 3 Big Maci dziennie. Jest taka dieta, 3 Big Maci dziennie. To jest popieprzone. Dość. Czemu on... Nie wiem. Chudnięcie, czy coś mi może grozić, czy coś mi się stanie. To ci pojebało.
Natomiast, no, jakby Rel. Jeśli mamy osoby, które mają dość duży problem do zmiany swoich nawyków, a ty jesteś bardzo dużym problemem do zmiany nawyków, jakakolwiek ingerencja w nasze żywienie będzie lepsza niż żadna, tak? Czyli okej, okay, no dobra, nadal jadłeś syf, ale jadłeś za dużo tyłem. Mhm. Okej, okay, nadal jem syf, ale jem teraz go mniej, chudnę, nie? Mhm. No okej, okay, realizujesz swój cel, natomiast no dojdziemy tam po jakimś czasie do takiego momentu, gdzie przez to, że po prostu jemy bardzo przetworzone. Sakata, oglądając twoją serię Wantura Okasja, pamiętasz, podobało mi się, jak obrażałeś gościa z brodą od debili i grubą babę, co była? Byłeś o wiele głośniejszy? Nie obrażałem nigdy nikogo. A po drugie, pamiętam, tylko to bardzo dawno temu było, więc nie pamiętam, co było w odcinku, ale niedługo rewatch będzie. Rewatch całej serii od pierwszego odcinka Awantury o kasę, także no. Tworzone jedzonko, no to możemy sobie się nabawić na niedobory różnych składników mineralnych czy witamin. 3 lata i temu? I to się będzie... No, coś takiego, masz rację. Pokazywać to naszym zdrowiu, nie? I nie robię żadnych debil. No będzie od pierwszego odcinka. Kiedyś obejrzeliśmy z 20-30 odcinków Awantury o kasę. Stawiłem z 5 na YouTube'a i tyle. Ale tym razem od pierwszego odcinka obejrzymy wszystkie. 170 czy coś takiego. Witam, Bielasia. Nie, Bielasia. Filip mów, że tak robię. No, jakby, no nie robisz debilizmu, natomiast... Można powiedzieć, że to nie jest też to zdrowe, nie? Mhm. Mhm. Bo to jest fajnie, no przychodzę na dietę, a mówię znajomym, przychodzę na dietę, super, byłem u dietetyka, dostałem to i to. No ja właśnie jestem w stanie bardzo długo wytrzymać na diecie burgerowej, nie? Gdybym miał pić teraz tylko wodę, to bym się zmuszał. Naprawdę. No i to właśnie. No nie walka. Jezus Maria, jaka walka, naprawdę. Z wiatrakami. Mati dał na Goliborda 5 złotych. Siema cycu, kiedy zagrasz w Wieśka tak, trylogię? Amy. I w co? Wiesiek trylogia. Kurde, zagrałbym od jedynki. Ale nie wiem, kiedy jest remaster. Może jakbyśmy zagrali jednak wcześniej. Od jedyneczki. Kusi mnie ten Wiedźmin. Pamiętam, jak zacząłem streamować, to pamiętam, myślałem sobie, zrobię kiedyś trylogię Wiedźmina, nie? To było jakieś 500 lat temu, bo mniej więcej to było, no. Trzeba w końcu zrobić. Dlatego dzisiaj się pochwaliłem, czat mnie wyśmiał. Wypiłem. Ty, ale mi się wydaje, że takie zmuszanie się do jakiejś diety też jest debilne, no bo zmusisz się, schudniesz 5 kilo, a potem zamówisz 3 mak zestawy, bo będziesz na takim głodzie w dupę, no jak ćpun taki i wpieprzysz wszystko naraz i w 2 dni wróci wszystko. Ale jakby przerzucił się z coli na kole zero i jadł 200 gram cukru mniej, to chyba by schudł. Nieważne, nawet jakby trzymał tą dietę, co ma nadal, to i tak by schudł. 200 gram cukru mniej by opieprzał, no. No jak tutaj, słuchaj, dorosły chłop mówi, no nawet kupiłem wodę i wypiłem litra. Wypiłem 1,5 litra wody. Oczywiście. Więc po prostu gdzieś tam co jakiś czas, na przykład raz w tygodniu wybieramy sobie jedną rzecz tego, i staramy się ją ograniczać przez cały tydzień. Mhm. W następnym tygodniu na przykład bierzemy drugą rzecz i dodajemy do tej pierwszej i też zaczynamy ograniczać, nie? I tak po prostu aż powoli zmniejszamy energię z kosmosu. Zmniejszamy pewien udział tych złych, tego, nie wiem, złego jedzenia, złego żywienia w naszej diecie, ale nie ucinamy tego tak okropnie, wiesz. No ale ja nie mówię, że ty masz robić to wszystko naraz, nie? Ja ci daję taki test na przykład. Przykład, jaki ty mógłbyś wdrożyć na przykład od teraz, nie? Mhm. Dosłownie, czyli przestać pić soki, kole z cukrem i tak dalej, no bo to z drugiej strony ktoś sobie patrzy, okej, okay, przestaję pić kole, ale będę pił sok jabłkowy, nie? Mhm. A tam kurwa patrzysz, a tam potem fajnie patrzysz na skład, okej, okay, super, no, z zagęszczonego soku jabłkowego, to nie z lodówki, nie świeżo wyciskany, więc chuja tam co w sobie ma. Tak naprawdę, a z drugiej strony patrzysz na skład, znaczy na tego, na makroskładniki i się okazuje, że ten sok jabłkowy ma więcej cukru niż cola. No ja piję właśnie sok jabłkowy cały czas, Remek się no. Tam nie śmieje. O, piękne pytanie od widza.
Random Bruce, po chuj zamawiasz. To jedzenie. No generalnie, po chuj możesz zamawiać. No zadajesz takie pytanie, mordeczko, a to wygląda w ten sposób, że gościu po prostu zazwyczaj nie ma czasu, mówi, że jeszcze nie lubi gotować, no to jak go stać, to se zamawia, nie? Jak nie ma czasu? No znaczy wiesz, no, że musi być streamek odpalony, nie? No, nie, to jest bardzo wygodne podejście, po prostu kwestia wygody. Ale kwestia to tak, zamawianie nie jest super wygodne. Zawsze to powtarzamy. Teraz będzie analiza... Pytać, chyba, że dla kogoś, Uber ale to Eats? Jest raczej okazjonalnie. Nie wyobrażam siebie chodzącego do sklepu co 2-3 dni kupowania składników i gotowania. No po prostu jest to dla mnie niewygodne i nie lubię. Bym się tylko wkurwiał. Znaczy, człowieku, ty ja wiem, że... rzadki pójdziesz. Siema PZ, siema wodę. Cienki, no, ale wiecie czemu Bruce nie lubi? Bo tak. Nie umie. Arrow head, no. Tak, boczek... Czemu? Nie, co? Można po prostu nie lubić gotować. No, wiedząc jak to się robi, przynajmniej te podstawowe rzeczy, bez sensu. Ja wiem jak się robi różne rzeczy, ale nie lubię tego robić. Trzeba umieć. Ja mam 1000 razy wolę sobie sam zrobić niż zamówić. No, czy problem Random Bruce'a jest taki, że on zamawia tylko McDonalda, ale jest przecież duży wybór, chyba że on mieszka na jakiejś wsi, gdzie jest tylko McDonald i nic więcej. Ale wątpię w to, wątpię w to. Nie tyle, że gotowa, ale Ha, on pracował na kuchni, więc umie, okej. Okay. Pomoc kuchenna, Musen Bar, restauracja się nazywa. I co robiłeś? Co robiłeś? To jest to z carbonarą, czy nie? Najwięcej rzeczy, no to zmywałem naczynia. O. No dobra, nie, ja nie umiem gotować, po prostu. Znam 5 potraw, które się nauczyłem od mamy, czy tam od kogoś, od babci racuchy, od mamy jakiś mój specjał. Dobra, no nie umiem gotować. No tak, no dla mnie gotowanie to jest totalny pas, dlatego ja zamawiam jedzenie. Miałem parę razy catering. Ale nic, wydaje mi się, że nie ma nic złego w zamawianiu, tylko chodzi o to, że on zamawia tylko McDonalda i nic innego w dupę. Czyli tak naprawdę taki zapychacz typowy i nic poza tym nie je. A potem się pyta, czy jak... Potem się kłóci, że Cola Zero jest zdrowa i że woli opieprzyć 200 gram cukru. I luj, i już mi psycha siada, jak to słucham. I mi nie podchodził. Albo mi coś nie smakowało, albo nie wiem, cokolwiek. Ale często jest tak właśnie, przerzucanie no tak, się Łukasza. Na catering, fajnie przerzucam się na Prawda. Catering. Ale co tam się dzieje, wiesz, w porównaniu do tego, co ty jadłeś, to dla ciebie to jest kurwa nieba, ziemia, nie? Ogromna różnica. No i wiesz, tu mi coś nie smakowało, tu to i wiesz, od razu jakby z dużo zdrowszego jedzenia, że tak powiem, nie? Tak. No i, po co no i nie czułaś się magię, wtedy tak Dawid? Pod ścianą, nie? Że jesteś taki mocno ograniczany? No tak, no nie, często no. Wyrzucałem, tak najłatwiejsze, nie Dawid. Wyrzucać jedzenia. Często jak coś mi nie smakowało, to wyrzucałem i miałem wyrzuty kurwa sumienia. Za każdym razem, jak miałem catering, miałem wyrzuty sumienia, że wywalam, nie wiem, jakiś, nie wiem, mus jakiś losowy z jakiegoś groszku, który mi nie smakował. Który no, małżeński niedługo. Po tym. Będę jutro, albo będę, jutro przyjdę na siłownię, to pogadamy. Zrobimy w sumie for fun ten wykres tanity, żeby dać widzom na porównanie. I zapytam ciebie o jedną rzecz, mam nadzieję, że się zgodzisz. I tak dalej, nie? No dobra, to wszystko mniej więcej wszystko wyjaśnione. No dobra, ja będę próbował zmienić coś trochę, nie tylko... Dawid, no to ładnie. Będę próbował zmienić coś w moim żywieniu. Fajny Dark Souls 1 bardzo. Na pojach. Co z tego wyjdzie? Nie, wiesz co jest... Nie mam pojęcia. Wiecie co jest... Chad, wiecie co jest spoko? Weźcie mu później spamcie, żeby Bruce codziennie wstawiał jaki posiłek wpierdala na Instastory. Będziemy go zmuszać prostu... do tego, żeby wybrał coś lepszego, bo jak wstawi zdjęcie, że wpierdala Big Maca, to go wszyscy zjedziemy. Spokojnie, już na Discordzie dawno ktoś zapisuje codziennie, co jem. Aha. No, więc. No dobra. No to wszystko. Myślę, że temat został maksymalnie wyczerpany. Wszystko wiemy. Ja z tobą Big pogadam. Mac na wieszłak, Tyrell. Jutro będę, nie wiem, pewnie gdzieś o 20 na siłce. Mam, próbuję tak, dokonywać zmian w moim życiu. Nie, na przykład w zachowaniu, w LoLu, ogólnie jako streamer
I też ostatnio, tym starszy jestem, tym coraz częściej myślę o tym, w jaki sposób jem i piję. I zaczyna mi to przeszkadzać. I tak jakby chciałbym więcej pić wody, chciałbym trochę lepsze jedzenie jeść, ale też wiesz, nie chciałbym gotować, bo nie chcę gotować i tak dalej. No. Koniec pierdolenia. Dobra, będę jutro. Dzięki Olek, że wpadłeś do nas w ogóle. A i w ogóle... A to mam sobie iść, tak? Okay. To znaczy idziemy grać w LoL'a, nie? Tutaj macie widzowie tego, profil mojego trenera, jakbyście mieli jakieś pytania. Jak ktoś to mnie nie prosił. Tutaj macie... Twoja dieta dobra? Pokaż. Porównamy do Random Bruce'a. Kurde. Lifcik. Lifcik, kolka original. Vivat. Orężada biała. Biała to bez cukru, rel? Bo gdzie ten cukier by schowali? Czyli zdrowa. Figmę mojego trenera. Najbardziej cierpliwy człowiek na świecie. Przyrzekam. Nie? No w końcu mnie trenował. Cię Mortadella, racja. To jest ważny. Akurat ze snem nie mam problemów. Ty Remek, a co ty tak mało mówisz? Co ty pierdolisz, że ze snem nie masz problemów? A kto mi przychodził na treningi po 4 godzinach snu ledwo żywy? O, nowe brudy wyszły. Aha. Albo ten. Ej, widzowie, bo do czwartej w Tarkowa mam ochotę pograć. Ale słuchaj, okej. Ale kurwa, przyszedłem na trening. No przyszedłeś. To słuchajcie, widzowie. Napierdalałem chyba w Rasta do którejś tam w nocy i wstałem kurwa na 8 rano na trening. No. Tak, a gościu mi potem tego samego wieczoru, jeszcze specjalnie go przytyrałem, a gościu mi potem wieczorem pisze, czy to normalne, że chce mi się żygać po treningu? Trzeba zagryć Big Maciem, jak będzie dobrze. To tak, czasem to normalne. Tak, bo trening był intensywny. No. Chudyni pewnie już się rozdzielili. Nie wiem z kiedy to. Jezus, ile tych... Nie mogę słuchać tego, ohyda. Przepraszam, muszę iść. Okej. Okay. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę